Siemaneczko, z tej strony Sigu i w dzisiejszym filmie pokażę Ci, jak trafiać więcej strzałów z pompy. W tym filmie skupimy się głównie na trafianiu przeciwników z karabinów, shotgunów oraz PM-ów na bardzo bliską odległość. Jeszcze na początku przypominam, że jeśli jeszcze tego nie robisz, to możesz zasubskrybować ten kanał po więcej kontentu oraz pisać mój kod w sklepie Sigu Pauza YouTube. A teraz przechodzimy do całego filmu. Nie wiem jak wy, ale ja zawsze myślałem, że nie ma żadnego efektywnego sposobu na trenowanie swojego aima na bliskich odległościach, a przynajmniej nie tak skutecznego, jak pokażę go w tym filmie. Używałem wielu programów do trenowania swojego aima typu Kowak, jakieś mapki treningowe itd., dopóki nie znalazłem filmu na Reddicie, który zawierał mapę na realistyczne oraz naturalne trenowanie swojego aima na bliskich odległościach. Dokładnie mam na myśli mapę 1v1 z bardzo dużą ilością HP, gdzie jesteśmy wraz ze znajomym zamknięci w pomieszczeniu 1v1, gdzie toczymy pojedynek. Oczywiście, jak można się spodziewać, wygrywa ta osoba, która zabije swojego przeciwnika. Twórcą mapy jest Wi-Fi Crowder, a kod do niej widzicie na ekranie, jak i znajdziecie go w opisie tego filmu. Jedyne, czego potrzebujecie do tej mapy, to drugiej osoby, z którą będziecie toczyć pojedynek. Gdy już wejdziecie na mapę, znajdziecie na niej różnego typu bronie, którymi możecie ćwiczyć celność. Po podniesieniu broni udajemy się na samą górę schodów oraz stawiamy podłogę, by wszystko odbywało się fair. Czekamy na naszego kompana oraz rozwalamy podłogę. Gdy tylko dotkniemy ziemi, zaczynamy do siebie strzelać. Obaj gracze posiadają po 2000 HP. Gdy jeden z graczy zginie, mapa się restartuje i zaczynamy trening od nowa. Ten sposób jest o tyle fajny, że mamy tutaj prawdziwą osobę, naturalnie poruszającą się kamerę oraz możecie używać aktualnych zbroi z Fortnite. Ćwiczymy również przy okazji, jak zachowywać się w stresowych sytuacjach 1v1 razem z prawdziwymi hitboxami postaci. Mapy treningowe tego typu stały się bardzo popularne w ostatnimi czasy, gdyż większość topowych graczy zaczęła ćwiczyć właśnie na nich swoją celność. Między innymi Mongrel, Benji Fishy, Buga i tym podobne. Więc jeszcze raz, jeśli chcesz nauczyć radzić sobie w stresowych sytuacjach bądź ćwiczyć swojego aima, znajdź drugą osobę, wczytaj mapę i graj. Ode mnie to by było na tyle, jeśli chodzi o ten materiał. Mam nadzieję, że troszkę chociaż pomogłem. Do zobaczenia i cześć!